Cześć, witam wszystkich. To już szósty odcinek z serii Akademii Speedway Managera, sezon pierwszy, czyli ta opcja taka pierwsza, podstawowa przede wszystkim dla nowych, ale także i dla doświadczonych menadżerów, bo ja myślę, że w perspektywie czasu warto wracać, oglądać i przypominać sobie pewne rzeczy. Warto także zwracać uwagę albo komentować, zadawać nam pytania pod tymi nagraniami. Będziemy na nie odpowiadać, bądź też zabierzemy po prostu udział w dyskusji. Ten dzisiejszy odcinek będzie taki trochę bardzo ogólny, poświęcony co daje nam konto supporter, co daje nam konto premium. To jest oczywiście dla tych, którzy no, w pewien sposób wciągnęli się w Speedway Managera, którzy chcą się w tej grze dalej rozwijać, którzy chcą rozwijać swój klub i walczyć o najwyższe cele. Bodaj w pierwszym odcinku wam powiedziałem, że przez kilka bądź kilkanaście sezonów będziecie w stanie dojść i doprowadzić swoją drużynę nawet i do pierwszej ligi. Posłużę się tutaj swoim przykładem. Nowa Huta Ninjas, sezon obecnie, jedziemy 28, zaczęliśmy w sezonie 14. Na początku w miarę co sezon awansowaliśmy. No i potem już na dobre zadomowiliśmy się w ligach 1-3, co efektem albo takim ukoronowaniem tej systematycznej, ciężkiej pracy nad naszymi zawodnikami, nad naszym klubem jest to, że jedziemy w sezonie 28 w pierwszej lidze. Jak się to skończy? Pewnie spadniemy z tej pierwszej ligi do drugiej, no więc będziemy musieli troszeczkę popracować nad KSM-em. Natomiast summa summarum, sam fakt jazdy w pierwszej lidze jest już czymś naprawdę fajnym, wyjątkowym. Tutaj jest ekipa, która systematycznie też się wymienia, natomiast jeśli zobaczymy sobie na przykład na Bartka z Torunia, dwukrotnego już mistrza Speedway Managera. On zaczął w sezonie 11. Pierwszy tytuł zdobył w sezonie 23. Super, naprawdę rewelacyjny wynik. Natomiast jak widzicie, utrzymuje się od kilku sezonów w lidze pierwszej, ale też do tej ligi pierwszej musiał awansować. Pierwsze te początkowe ligi pokonał w miarę szybko, a potem druga, trzecia, nawet epizod w czwartej. Czasem cofnięcie się do ligi niżej jest dobre, dlatego że możemy odbudować swoich zawodników, zdobywać więcej punktów, trochę, że tak powiem, odbudować morale naszego zespołu w momencie, kiedy w lidze wyższej, z której spadliśmy, przegrywaliśmy i dostawaliśmy mały łomot. Okej, okay. Jeśli chodzi o konta, mamy dwa dodatkowe konta w grze Speedway Manager. Pierwszym jest konto premium. To jest to, które na dwa tygodnie otrzymaliśmy za darmo. Konto premium daje nam możliwość, no właśnie, jazdy w turniejach par. Te turnieje odbywają się codziennie o godzinie 23 w tygodniu, no a w weekendy jest już kilkanaście turniejów i zawodów. Oczywiście dotyczy to zarówno turnieju par dla seniorów, jak i adeptów. Dodatkowo mamy dostęp do raportów treningowych, gdzie możemy sobie śledzić to, jak nasi zawodnicy się rozwijają, jak duże są ich przyrosty. Kolejną opcją, którą daje nam konto premium, to możliwość podglądu potencjału, jeśli chodzi właśnie o potencjał zawodnika, którego chcemy kupić z listy transferowej. Co do zasady, jeśli chodzi o konto premium, aha, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałbym powiedzieć, a mianowicie możliwość rozgrywania codziennych treningów punktowanych. Zresztą tutaj znowuż na naszym banerze jest to ładnie napisane. Mamy udział w turnieju par, mamy dostęp do statystyk też meczowych, ale też do rozwoju naszych zawodników. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. I mamy dostęp do treningów punktowanych. To są te treningi codzienne, które możemy rozgrywać na naszej nawierzchni. No teraz nie rozegramy, bo jest trwa sesja ligowa oczywiście. Natomiast dzięki tym treningom punktowanym możemy rozwijać naszych zawodników na różnych nawierzchniach, dlatego że pamiętajcie, możemy sobie codziennie do godziny 16:55 dowolnie zmieniać nawierzchnię. No więc chcąc rozwijać zawodników, aby oni zdobywali jak najlepsze doświadczenie, warto, aby jeździli także oprócz zawodów ligowych bądź turniejów par, także jeździli na innej nawierzchni, jeśli chodzi właśnie o nasz stadion. Taką dodatkową korzyścią związaną właśnie z posiadaniem konta premium jest też to, że jazda w dodatkowych zawodach, jakimi są niewątpliwie turnieje par,
To też zdobywanie doświadczenia właśnie na innych nawierzchniach, na innych długościach torów. Nas tutaj dawno nie było, więc prześledźmy sobie trochę historię, ale gdzieś tam wstecz, jak sobie wejdziemy, to znajdziemy na pewno udział w turniejach par, w jakich braliśmy udział. No właśnie, turniej par, w którym braliśmy udział kiedyś. Proszę zobaczyć, nawierzchnia twarda, czyli inna długość toru, inna nawierzchnia toru. No i też to, na co na samym początku dla młodych menadżerów, na co chciałbym nowych młodych menadżerów uczulić, proszę zobaczcie, moi zawodnicy, czyli SM Kraków na samym początku w tych turniejach tutaj zdobył raptem 8 punktów, tak? No raczej trudno mi jest rywalizować z zawodnikami, których tutaj kojarzę, takim jak chociażby nawet Patryk Kaczmarski z ekipy Addis Gorzów Speedway Team, który jeździ w pierwszej lidze. Wszystko jest to oczywiście podyktowane doświadczeniem, które z czasem dani zawodnicy, czy też nasi zawodnicy będą zdobywać i będą to doświadczenie rozwijać. Kolejnym kątem, które jest bardzo wartościowe, to konto supporter. Dzięki kontu supporter nasz kapitan naszej drużyny, zarówno drużyny młodzieżowej, jak i pierwszej drużyny, będzie brał codziennie w turniejach IPS, indywidualny puchar supporterów. Są to rozgrywki, które odbywają się od poniedziałku do soboty. Możemy wejść sobie w ranking właśnie na przykład turnieju IPS, zobaczyć ranking drużyn, a dajmy sobie ranking, no niech będzie, no będzie ranking drużyn, zobaczmy sobie tylko nas. Jechaliśmy w kilku turniejach, raptem 5 punktów zdobyli nasi zawodnicy, no ale siłą rzeczy adepci też pewnie niewiele więcej. 2 punkty. Natomiast no właśnie, to są turnieje IPS, to będą też turnieje, w których na początku będziemy jeździli na ostatnim miejscu. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że przy zakupie konta supporter, oprócz tego, że bierzemy udział w turniejach IPS, na koniec sezonu, w ostatnim tygodniu, w sobotę, odbywa się wielki finał, czyli 16 kapitanów, 16 najlepszych drużyn względem ilości zgromadzonych punktów przez cały sezon biorą udział w tym finale. W finałach są nagrody w postaci speedcoinów. A w niedzielę o godzinie 21 wielki finał dla seniorów, czyli 16 najlepszych kapitanów z 16 najlepszych drużyn bierze udział w turnieju finałowym. Kolejnym bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o konto supporter, to jest to, że w sklepie będziemy dokonywać zakupu z 30% rabatem. Ten rabat będziecie tutaj widzieć, tak jak motocykl na przykład kosztuje na jeden miesiąc komplet motocykli 89 speedcoinów, no więc będziecie mieć tutaj już od razu 70% tej wartości, około 60 kilku speedcoinów będzie kosztował właśnie komplet motocykli, czyli na wszystkie zakupy w sklepie, bez względu na to, co będziemy kupować, nawet i konto premium, będziemy mieć 30% rabatu. Dlatego warto na początek kupić konto supporter, zdobyć rabat 30%, a potem dokupić konto premium, motory i tak dalej. Utalentowany 16-latek. Za zakup konta premium będziemy mieć utalentowanego 16-latka. Ja na przykładzie swojej drużyny, tej mojej głównej, Nowa Huta Ninjas, pokażę Wam, do jakiego poziomu został rozwinięty zawodnik supportera, a mianowicie jest nim Radek Sztancl. W tym momencie, na tą chwilę, najlepiej punktujący, najlepszy zawodnik w ogóle w całym Speedway Managerze. No więc Radosław Sztancl przyszedł do mnie w momencie, kiedy kupiłem konto supporter. Tak został rozwinięty, a więc to jest potencjał CU między 75 a 80 na spokojnie. W moim przypadku był to zawodnik, który miał bardzo duży, bardzo jego cechą osobowości, taką wiodącą było przywództwo, a więc został kapitanem drużyny. No i jeśli sobie popatrzymy pod kątem jego średnich biegopunktowych w poszczególnym sezonie. Miał tylko jeden raptem słaby sezon, ale pamiętam, że był taki sezon, w którym eksperymentowałem z kapitanem i właśnie chyba Radek Sztancl tym kapitanem nie był. Natomiast w pozostałych sezonach pewny lider zespołu, nawet jak reszta nie jedzie, to Radek Sztancl jest w stanie przywieźć komplet. Myślę, że w każdej drużynie taki lider zespołu jest bardzo potrzebny, bardzo przydatny, a właśnie konto supporter daje taką możliwość. Pozostałymi funkcjami, czy też pozostałymi korzyściami z zakupu konta supporter jest jednorazowa dotacja do klubu w wysokości 1 000 000 zł i też warto zwrócić uwagę na to, że ten utalentowany 16-latek z automatu otrzyma motocykle Wojownik Gold i Ślązak
w standardzie. Dlatego konto supporter jest ważne. Też pamiętajcie, że wszelkie zakupy, które robicie w sklepie, czy w zasadzie dokonując zakupu z bitcoinów, a potem przeznaczając je na zakupy w sklepie, są to pieniądze, które są w 100%, a w zasadzie w 100% przeznaczane w dwa kanały. Jeden to jest dalszy rozwój gry, a drugim oficjalnym są cele charytatywne. Tak wspieramy, staramy się wspierać czasem większą, czasem mniejszą sumą potrzebujących. Okej, natomiast wracając do tego tematu, mamy konto supporter, mamy konto premium. Myślę, że tutaj przy zakupie warto kierować się takimi w ogóle przesłankami, jeśli mi się po prostu gra podoba, chcę w tej grze się dalej odnajdywać, wiem, że będzie to trwało dłuższy okres czasu, bo myślę, że piękno Speedway Managera jest takie, że tej gry nie da się wygrać w dwa sezony, nie da się jej wygrać w pół roku, czasem w rok się nie da wygrać, bo sezon w ciągu roku mamy 10, około 10-11 sezonów, natomiast w perspektywie czasu ja też zaczynałem tak jak wy, od samego początku, natomiast systematycznie właśnie, miałem konto premium, miałem konto supporter, kupowałem motocykle, automatycznie brałem udział, czy też biorę udział cały czas w turniejach pari, w turniejach IPS i dzięki temu mogę się sprawniej rozwijać. Znowuż, to jest trochę tak, jak porównywałem już w którymś odcinku, że kogoś pasją jest wędkowanie i robi zakupy sprzętu z tym związanego. O, w moim przypadku takim hobby, takim wędkarskim hobby, tak bym powiedział, porównując do tego wędkarskiego, stał się właśnie Speedway Manager, dlatego też jakby nie mam oporów przed tym, żeby dokonywać zakupów w sklepie. Oczywiście gra jest dla każdego według swoich możliwości. To, na co chcę, żebyście jeszcze zwrócili uwagę jakby w ostatnim, jakby w finale tutaj tego dzisiejszego odcinka, to są komunikaty, które są kierowane przez nas do was, do graczy, do menadżerów. Na przykład w najbliższy piątek odbędzie się kolejna edycja, w zasadzie wielki finał typerka pod patronatem Jerego BetTip. Pojawiają się różnego rodzaju ankiety. Zachęcam, bierzcie udział. Zachęcam także do oglądania wszystkich odcinków Akademii Speedway Managera, do subskrybowania, do lajkowania. Dlatego, że jeśli podoba nam się ta gra, warto, żeby cały świat albo jak najwięcej ludzi na tym świecie się po prostu o tym naszym żużlowym menadżerze dowiedziało. Jeśli chodzi o konto premium i konto supporter, bardziej chodzi mi jeszcze tutaj o udział, bo bardzo często wiele osób pyta, kiedy ja mogę wziąć udział w tym turnieju, no bo turnieje na przykład IPS seniorów odbywa się codziennie, zawody startują o 22.15, natomiast linki do zawodów, zauważyliście, zapewne są generowane zawsze 15 minut przed startem. Natomiast żeby się załapać właśnie do turnieju IPS czy do turnieju PAR, należy być te 15 minut przed wygenerowaniem linków zalogowanym, czyli za 15.10, jeżeli będziemy zalogowani, ewentualnie za 5.10, możemy być za 2.10 zalogowani. Klikniemy tutaj, po prostu jakąś aktywność wykażemy, na przykład sprawdzając swoją kadrę, do tego turnieju, w tych turniejach weźmiemy udział. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że nie załapiemy się do jakiegoś turnieju, po prostu wynika to z tego, że no, trudno było skompletować ostatni turniej i automat po prostu nie dopuścił do uruchomienia tego turnieju. Zdarza się to sporadycznie, bo sporadycznie staramy się to eliminować, ale każdemu się to zdarza, więc jakby nie przejmujcie się, że czasem nawet w ekstremalnym przypadku dwa razy pod rząd zdarzy wam się taka sytuacja, że nie uda wam się albo nie załapiecie się do tego turnieju. Nie należy się tym zrażać. Jeżeli w ilości kilkudziesięciu turniejów par, które są rozgrywane w trakcie całego sezonu, nie wiem, jest to prawie 100 turniejów, albo około 100 turniejów, jeśli nie załapiecie się w trakcie sezonu do, nie wiem, 10, może do 20, naprawdę wielkiego dramatu nie ma, ale aby osiągać dobre wyniki, aby rozwijać naszych zawodników, to należy tutaj w miarę, no, systematycznie, ale trenować. Właśnie, trening punktowany, oczywiście zawody ligowe, ten trening codzienny, no i do tego mamy jeszcze turnieje par i indywidualny puchar supporterów. Zawodów jest naprawdę multum, proszę się nie spinać, jeżeli nie weźmiecie udziału we wszystkich tych zawodach, natomiast no w większości raczej warto byłoby udział wziąć. Byłem na temacie właśnie związanym z wiadomościami, z komunikatami, oczywiście zachęcam do tego, aby pisać do naszych Game Masterów, piszcie także na support, @questagroup.pl.
bądź też zadajcie pytania bezpośrednio na czacie. Tutaj zapewne znajdą się menadżerowie z doświadczeniem, którzy pomogą Wam odpowiedzieć na swoje pytania. A tak przy okazji zachęcam, bo jak widzicie, nagrywamy ten odcinek w trakcie kolejki ligowej. Typerek, którego opiekunem jest Jerry. Jerry, tak, dokładnie powołał markę Jerry Bet Typ, więc jakby tutaj możecie obstawiać wyniki. Nie ryzykujecie nic, dlatego że złożenie zakładu, czy też przyjęcie zakładu jest dla Was totalnie za darmo. A jeśli dokonacie, a jeśli traficie dany zakład, no to wygraną jest jeden z Bitcoin. Okej, to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!